No właśnie, armia Pana idzie naprzód. Z Biblii wiemy, że kiedy Izrael szedł zdobywać ziemię obiecaną, to ci, którzy zostawali z tyłu, byli ofiarami Amalekitów, zostawali zabici. Objawienie, 3 rozdział, 10 wiersz. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przychodzi na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Wszystkie znaki pokazują, że ta godzina się zbliża, że jest coraz bliżej. I prawdopodobnie, duże jest prawdopodobieństwo takie, że my wejdziemy w tą godzinę próby. Ale Pan mówi, że przejdą przez nią tylko ci, którzy wytrwali, którzy trwali w Nim, zanim ta próba się rozpoczęła, którzy byli Mu wierni. A co to znaczy trwać w Panu Jezusie? Co to znaczy być Mu wiernym? Może przeczytajmy z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Jeden wiersz, 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc znakiem dla nas, który niewątpliwie pokazuje, czy trwamy w Jezusie, czy nie trwamy, jest to, jaki owoc wydajemy. Każdy z nas wie, jak wygląda jego życie. Spotykamy się tutaj 2 razy w tygodniu i tutaj każdy z nas może pokazać się z najlepszej strony, ale co się dzieje w naszych domach? Co się dzieje w pracy, co się dzieje na ulicy, co się dzieje, kiedy wchodzimy w doświadczenie, które uderza w nas, które prowokuje nasze ciało, które nas poniża, które sprawia, że stajemy się zdenerwowani, źli. Czy to się w nas dzieje, czy jesteśmy już martwi, czy jesteśmy w Panu Jezusie, czy jesteśmy uniżeni i pokorni. Każdy z nas to wie. Każdy z nas widzi swoje reakcje na co dzień. To, jak się odzywa do swoich bliskich, to, jak reaguje na jakieś przykre uwagi w pracy, na ulicy, jadąc autem, kiedy ktoś zajeżdża ci drogę, czy wymusza. Jak wtedy reagujesz? Czy jesteś wtedy już zupełnie martwy? Czy jesteś jak Pan Jezus, który nigdy nie uniósł się gniewem, który nigdy nie powiedział nikomu nic złego? Ta praca odbywa się w nas. Nie jesteśmy jeszcze doskonali, każdy to wie, ale czy nie trzymamy czegoś? Czy na przykład nie staramy się zachować czegoś z tego ciała, żeby jednak ten świat po nas tak nie podeptał, żeby ten świat nas tak nie zgnoił, jak on potrafi to zrobić z wierzącymi. Pan Jezus mówi wyraźnie, że tylko trwając w Nim możemy wejść w tą próbę i zwyciężyć. Kiedy nadejdzie tak potężne doświadczenie, kiedy uderzą w nas tak mocno, to wszelkie zło, które jeszcze w nas jest, wtedy wyjdzie i nie damy rady nie odpowiedzieć tym samym. Pan Jezus mówi jeszcze dalej w objawieniu, też w tym 3 rozdziale, w 20 wierszu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Nie czekajmy, żeby to zrobić jutro. Pan Jezus stoi i kołacze. To wezwanie nigdy nie było tak aktualne, jak jest dzisiaj. Kiedy Kościół jest taki letni, kiedy więcej ciała widać niż Pana Jezusa tak naprawdę, a On stoi cały czas i wzywa nas. Jeśli jesteś człowiekiem, który wszystko ma poukładane dobrze w sensie duchowym, masz pokój z Bogiem, pokój, o którym wczoraj słyszeliśmy, masz zaufanie i pełną wiarę w to, że nadchodzący czas nic ci nie zaszkodzi, bo w Panu Jezusie trwasz mocno, wydajesz owoc i nie boisz się wejść w to doświadczenie, to chwała Bogu. Dziękuj Bogu i trwaj w tym, ale jeżeli nie, to wezwanie jest do ciebie. I otwórzmy Izajasza, 1 rozdział. Od 16 wiersza. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Te słowa, które tu są napisane, Pan mówi do nas. Jeżeli słyszysz głos Pana, który mówi do twojego serca, oczyść się grzeszniku, nie zostawiaj tego na jutro. Pan chce ratować, Pan chce zbawiać. Powiedział, że jeżeli wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, staną się jak śnieg biały. Pan ma wielką miłość, chęć, wspaniałą chęć, świętą chęć zbawienia nas, uratowania. Za to została przelana krew Jezusa Chrystusa, ale jeżeli człowiek odkłada to ciągle na jutro, na jutro, na jutro, znowu na jutro, to jutra może nie być. Pewnego dnia zakończy się historia albo człowieka, albo zupełnie tego świata zakończy się historia. Wiem, że to jest diabelska taktyka, że cały czas człowieka próbuje spowolnić, że próbuje człowieka zatrzymać przed pokutą, przed porzuceniem tego wszystkiego, o czym wie, że jest złe. Jeżeli człowiek nie zdecyduje się dzisiaj, to jutra może już nie być. W 2 liście Koryntian też jest napisane w 6 rozdziale. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Jutro nie należy do nas. Dzisiaj należy do nas. Pan jest Bogiem świętym, szczerym, sprawiedliwym. On nie da się z siebie naśmiewać. On mówi do nas, mówi do nas, mówi, 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 aż w końcu przestanie mówić. Bracie, siostro, obyś nigdy nie doświadczył tego, że Bóg przestał do ciebie mówić, ale skorzystaj z tego dzisiaj, padnij na swoje kolana, proś Go o przebaczenie, wyznaj swoje grzechy, żałuj, przepraszaj, a On przebaczy, On da pokój do twojego serca. On cię oczyści, obmyje krwią. On da ci święte życie. Bracie, siostro, nie nadwyrężaj cierpliwości Boga naszego, bo Jego cierpliwość jest wielka, ale w końcu się skończy. W końcu nadejdzie ten dzień, kiedy powie koniec. Chcesz zginąć? Co robisz? Co robisz? Czy dla ciebie ważniejsze są te rzeczy, które dla Boga nie są ważne? Czy te rzeczy, które dla Boga są najważniejsze, dla ciebie są na drugim planie?
bracie, siostro, spójrz na to, dokąd zmierzasz. Musisz widzieć cel, niebiański cel, musisz widzieć swojego Zbawiciela. Musisz patrzeć na Niego, nie patrz na to, co chce ten świat, żebyś Ty robił. Ratuj się, bracie, siostro. Mówię do tych, którzy tego potrzebują. Wiem, że nie wszyscy, ale są tacy ludzie. Bóg jest Bogiem litościwym, kochającym. Naprawdę On zrobił dla nas tak wiele, że już więcej nie zrobi. On zrobił wszystko, dokładnie wszystko. Mateusza, 7 rozdział. XXI wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Religia zabija. Religia jest czymś od diabła, co sprawia, że człowiek ma poczucie, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę jest martwy. Nie ma w nim życia Jezusa. I wszystkim takim ludziom, którzy przychodzą na zgromadzenie po to, żeby posiedzieć, po to, żeby się pokazać, że jednak jestem wierzący, ale nie żyją życiem Jezusa. Pan Jezus powie takie słowa. Ale On nie chce tego. On nie chce tego. Trwa wciąż czas łaski. Czas łaski, który się kończy. Pierwszy list Jana. Pierwszy rozdział od 5 wiersza. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości, jeśli nie ukrywamy swoich grzechów, jeśli nie prowadzimy podwójnego życia, że udajemy świętych, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, a kiedy wychodzimy, wracamy do swojego codziennego życia. Jesteśmy nieprzyjemni, jesteśmy aroganccy, złośliwi. Nie patrzymy, żeby komuś wyrządzić dobro, tylko żeby kogoś wykorzystać. To jest cielesny człowiek. Cielesny człowiek, który przez chrzest został umieszczony na krzyżu, ale diabeł próbuje za wszelką cenę rozbudzać. I jeśli człowiek ulegnie głosowi diabła, a nie będzie słuchał Pana Jezusa, no to niestety ten człowiek cielesny znowu wyjdzie na piedestał i zaprowadzi w to straszne miejsce. Oby do tego nigdy nie doszło. Obyśmy potrafili mieć świadomość tego, co się dzieje wokół nas. Obyśmy potrafili mieć świadomość tego, że dostaliśmy największą łaskę, największą szansę. Ratujmy się. Ratujmy się, bo czas jest bliski, czas nadchodzi. Objawienie 22 rozdział. Od 11 wiersza. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty. Mamy możliwość dzisiaj jeszcze prać swoje szaty we krwi baranka. Bracie, siostro, nie zmarnuj tej możliwości. Wiem, że jeżeli Duch Święty nie dotknie serca, to te słowa nic nie znaczą. Także niech Pan pośle Ducha Świętego do serc, aby te serca otworzyły się dla Niego, który stoi i kołacze, który chce ratować, który tak nas umiłował, że przyszedł, żeby swoje życie za nas oddać. Ratujmy się, umiłowani w Jezusie Chrystusie. Niech Pan was prowadzi. Amen.